Nathalie. Dawno już chora? Chora. Wariatka nie chora. Żebym ja takie zdrowie miała. Rano jak ojciec wiąże, to się tak utargają oboje. Ledwo ją psia krew ujeździ. A czemu ją tak przykuwacie? Czemu? Bo jak złapie siekiera albo i nóż, to pozabija. Zła taka szelma, jak diabli. Trzeba ją oddać do szpitala. Też. Dobre. Nie można oddać. Dlaczego nie można? Bo nie ma miejsca. A zresztą skąd my weźmiemy pieniędzy, żeby za nią płacić? A pan pewno bogaty. Szuka pan kogoś? Tego tam. Późno wraca? Można poczekać. Poczeka pan? Panowie, pozwólcie sobie przedstawić, oto doktor Tomasz Judym. Kolego Judym, masz oto przed sobą kwiat warszawskiej medycyny. Przepraszam. Pozwól. Przepraszam, panowie. Pozwól, Duszko. Witam miłego gościa. Nasz młody kolega przybywa prosto z Paryża. Przyszedł podzielić się z nami swoimi doświadczeniami. Ależ wiem, mój mąż opowiada cuda o panu i o pańskiej pracy. Miło mi. Czy rzeczywiście ma pan zamiar na stałe pozostać w Warszawie? Jeszcze nie wiem. No, pięknych i bogatych pacjentek. Na pewno by panu u nas nie zabrakło. Zresztą wie pan, lekarz z paryską praktyką bardzo szybko musi stać się modnym. Tego się nam właśnie należy obawiać. No nie, że pan siada. Pozwól, kolego. Przepraszam. Doktor Płowicz. Płowicz. Doktor Kalecki. Słyszałem, że praktykował pan w szpitalu w Salpetriere. Owszem, zajmowałem się.
różnym zastosowaniem chinozolu jako środkiem dla dezynfekcji zabiegu. I niczym innym się pan tam nie interesował? Przyłapałam pana, doktorze. Panowie, zostawiam was teraz sam na sam z Paryżem. Pozwoli, kolega, się przedstawię. Z milicji też doktor. Zanim oni pana namówią na powrót do Paryża, to może najpierw wysłuchaj pan mnie. Mam tu misję znalezienia asystenta dla pana doktora Węglichowskiego, mojego kolegi. On jest dyrektorem zakładów w Cisach. A co to takiego? Kąpiele uważajcie, takie wanny, natryski, o takie figle w gruncie rzeczy. Cisy w Kieleckiem, zdaje się. A zdaje się, jak można takich rzeczy. To jest po prostu wspaniałe miejsce. Tam płacą 600 rubli rocznie. No, za te figle? No. I jest tam mały szpitalik dla chłopów z majątku hrabiny Niewackie, to już. Dla chłopów? Nazwijmy to ludnością okoliczną, tak ładniej brzmi. Hrabina Niewacka to jest starsza pani. I dwie wnuczki z dłuższym posagiem. Pan je znasz? Nie wybieram się teraz na prowincję. Ach, czy ja pana biorę za kołnierz i ciągnę na prowincję? Niezwłocznie obraca. Rozumiem, że pan nie możesz jechać na prowincję. Jak to? Być w Paryżu u samego Luca Champiniera, a potem jechać do Cisów. Nie zapominaj, kolega, że medycyna to fach. Dlaczego medycyna ma być związana z filantropią, a prawo nie, filologia nie, inżynieria nie? Mówiłem i powtarzam. Lekarz dzisiejszy jest sługą ludzi bogatych. Przepraszam za szczerość, ale jest to formalna napaść. Zamiast walczyć ze śmiercią jednakowo dla dobra wszystkich, wolimy doskonalić wygody i ułatwiać życie bogaczy, ażeby... Nie będę dowodził, że istotą spraw ludzkich jest zdolność każdego człowieka do kultury, a nawet horribile dictu, piękniejszego życia. Nie wiem, dlaczego lekarz miałby być wykluczony. A nie, że sobie będzie bogaty. Ale nie ma prawa czynić wyboru między śmiercią nędzarza a chorobą bogacza. To oczywiste. Jesteśmy po to, by leczyć wszystkich. Leczyć. Tylko leczyć. Oto cały błąd. Zamiast zająć się zwalczaniem przyczyn. Czego więc pan chcesz? Żądam otwarcia łaźni dla pracowników fabryk, dla robotników. I po to pan jeździł do Paryża. Słucham? Może ja wstanę. Będzie lepiej słychać. A kto za te łaźnie zapłaci? Zapłacą ci? W czyim interesie pokrywali się po tym i brudem? Ci ludzie. Wydaje mi się, że żądanie kolegi powinno być skierowane raczej pod adresem jakiejś opieki nad nędzarzami. No, powinni się nimi zająć filantropi. Filantropi. Pan doktor Czernisz trafił w sedno. Tak, tak jest. Nie filantropi. Zwalczają źródła chorób. Z całym szacunkiem dla pana kolegi. Ale kto pańskim zdaniem ma to wszystko zdziałać? Jaki organ? Jakim sposobem? Ależ my, lekarze! My sól ziemi. My rozum, ręka, kojąca wszelką boleść. Tymczasem my pilnie umiemy niszczyć mikroby w sypialniach bogacza. Nie dostrzegamy ze spokojem tego, że rodziny parobków wiejskich mieszkają w folwarcznym chlewie. Że wśród zalegającego tam gnoju hodują się dzieci razem z prosiętami. Pas. Przepraszam. My nic nie wiedzieli, że Tomciu wraca. Pisałem. Widać, list nie doszedł. Pewnie nie doszedł. Tutaj listy nie dochodzą. To gdzie teraz Tomciu będzie mieszkał? Tutaj czy gdzie?
Właściwie jeszcze nie wiem. Widzisz, tyś teraz pan. Elegant. Ja taki se człowiek. Mało co lepiej ubrany od nieboszczyka ojca. Tyś wyszedł na ludzi. A my zostali w swoim stanie. A wszystko to stało się dlatego, że ciebie wzięła na wychowanie największa dziwka w całej Warszawie. Wiktor! Pamiętam, przyjechała Dryndą jak jaka księżna i od razu ciebie wybrała. Chociaż stałeś na bosaka w rynsztoku tak samo jak ja. Ale ty byłeś przystojniejszy. Wiktor! No co, co? Czego ciotka krzyczy? Przecież z rodzonym bratem rozmawiam. To mogę mu prawdę powiedzieć. Nie? Ciągle jeszcze zazdrosna o tę swoją siostrę. Chociaż była dziwką. Najładniejsza w całej Warszawie. Jeden facet mówił, że tam do niej rozumiesz podobno hrabiowie. Nie hrabiowie. Wzięła cię ciotka Jadwiga z domu, do szkół dała. No i dobrze. Mnie to rzetelnie cieszy. I teraz jak ty się będziesz ubierał, to mnie nic a nic nie obchodzi. Chociaż to swoje ubranie nosisz, widzisz z tej racji, że cię hrabiowska dziwka wzięła. A jak ja sobie żakiet kupię, to do tego żakietu dochodził własnymi pazurami. Jakbym go z muru wytracał! Proszę, proszę. To jest miasto Cisy. Miasto? Dlaczego miasto? No. To jest miasto Cisy. Więc, kochany pan, byłeś w Paryżu. Byłem. I oczywiście mówisz po francusku. Mówię. Płynnie, wykwintnie, po paryżsku? W każdym razie zupełnie swobodnie. Zupełnie swobodnie. Ponadto poznałem trochę urządzenia kąpielowe. Wanny hydropatyczne. Szczególnie w Szwajcarii, w Albis, w Baden. No i w doskonałym Rigi Kaldbad. Kaldbad. Doskonałym. Proszę kochanego pana, czy możesz mi określić, jakie jest twoje usposobienie? Lubisz towarzystwo? Bawisz się, tańczysz? Zdaje mi się, że ja nie mogę być człowiekiem miłej zabawy, gdyż pochodzę... Kochany panie, wiem, skąd pochodzisz. Ja nie proszę o zwierzenia. Pytam o kwalifikacje. A, Krzywosąd. Szukałem ciebie. Doktor Judym, mój nowy asystent. Krzywosąd jest u nas administratorem. Do jego szczególnych obowiązków należy jak najczęściej odpowiadać na pytania. Nie ma albo nie będzie. A zapamiętaj sobie, że doktor Judym zna osobiście naszą starą hrabinę. O, zupełnie przypadkowo. Spotkałem w Paryżu hrabinę z wnuczkami, nauczycielką. Zrobiliśmy wycieczkę do Wersalu. O, popatrz, popatrz. Jeździł z nią do Wersalu.
A co pana skłoniło do opuszczenia Warszawy? Nie miałem z czego żyć. Z czego żyć? Uprasza się panie w imię zasady czas to pieniądz o zjawienie się w gabinetach lekarskich bez gorsetów w możliwie uproszczonych ubiorach. Witamy naszą zgubę. Panna Podwórska. Gdzie te moje uczennice? Wanda? Przywitaj się. A gdzie panna Natalka? Natali? Jestem tutaj. No proszę, pożegnali się na Gardzie Nora, spotkali w Cisach. Też w Europie. Wielka to dla nas niespodzianka. Jaka tam niespodzianka? Już wczoraj pan doktor Węglichowski zapowiedział, jaką to perłę nam sprowadzi. Wanda. Pan doktor Judym prosto z Paryża. Ale, miałam pana dawno zapytać, ale zapomniałam. Znałam kogoś tego nazwiska. Pana Judyma czy pannę Judymównę na Wołyniu bodaj. A pan z jakich okolic? Ja pochodzę z Warszawy. Łaskawa pani. Z samej Warszawy. Z tych Judymów z ulicy Ciepłej. A, to tak. Mój ojciec był szewcem. I mieszkał w suterenie. Na dodatek lichym szewcem. Ale nie musisz się pan tego wstydzić. Co za głupstwa. Nie miałam intencji sprawienia panu przykrości. Ale to taki nawyk starej baby dopytywać się o koligację. No, chodźże pan do salonu. Skąd wy jesteście? Z Czuraków jestem, wielmoż panie. Co wam jest? Tak mnie skręciło, że nie wiem, ten lepszy kręci. Zaglądają tutaj do was? To jest nasz szpital. Pan dyrektor był, każdy to zapisał. A jedzenie kto wam przynosi? U chłopów w czworakach panuje malaria. Wiesz parę na Gatali? Ja sam badałem te dzieci. Mają febrę. Proszę pana, to nie jest tam żadna febra, żadna tam malaria. Niech pan wierzy memu doświadczeniu. Główna rzecz, nie należy o tym mówić. Po co szerzyć niepokojące plotki? Ja rozumiem, że pana dyrektora interesują raczej natryski. Za to ludzie płacą. Drogi kolego,
Jako lekarz leczę również ludzi, którzy nie płacą. Ale jako dyrektor rozgląda się pan raczej za interesami. Mam nad sobą radę zarządzającą, jej prezesa. Robię, co mi każą. Panu radzę to samo. Może to ser, a może... Zawsze tak źle sypiam, kiedy... Kiedy? Kiedy czuję się taka samotna. Czy to pani przyjaciółka? Pan zauważył? Nie powinnam o tym mówić nawet przed panem doktorem, ale... Cóż, pani prezesowa powinna się odciąć od wszystkiego, co ją niepokoi i zacząć myśleć tylko o własnym zdrowiu. Zalecam dużo spacerów. I nic więcej? Proszę brać nadal kąpiele, jak dotychczas. Panie doktorze, i nic więcej? Przynajmniej na razie. Zobaczę, kiedy to pomoże. Musi pomóc. Tutejsze źródła wód leczniczych działają uzdrawiająco na choroby serca, dróg oddechowych, złe stany nerwowe. A ponadto w naszym zakładzie zanotowaliśmy szereg pomyślnych przypadków wyleczenia gośca. Malarii nawet. Panie doktorze. Jestem blisko pani. Przypomina mi się nasza wycieczka do Luwru. Pamięta pani? Wszystko. Wszystko. To aż boli. Boli? To dobrze. To się pamięta. Olśniewająco biały posąg Wenus Miloński. Kształty wykute z marmuru. Och, rzeczywiście cudowny. Czy zauważył pan, że ona ma calutkie plecy poszarpane? Jakby ją kto przez 3 dni z rzędu prał ekonomskim batem. Lekarz jest zawsze szlachcicem, ma lancet w herbie. Dobrze, dobrze. Sprawia mi to prawdziwy zaszczyt. Siadaj pan. No! Karbowski jestem! Karbowski! Co do tych bębnów folwarcznych, nie ma sposobu? Można? Nie ma żadnego. Chciałbym zwrócić uwagę pani hrabiny, iż nie tylko dzieci folwarczne cierpią z powodu wilgoci. Jaka rada na wilgoci? Bezwzględnie zasypać sadzawki. Proszę mi wybaczyć. Dworskie sadzawki. Tak, bo tutaj Joasia proponowała inną kombinację. Panna Podborska? Tak. W lewej oficynie po słonecznej stronie jest stara piekarnia. Całkiem pusta i całkiem sucha. Można by ją kazać wyczyścić, wybielić i ona by się tam swoimi brudasami opiekowała.
Oczywiście pod pańskim nadzorem. Panna Joasia, czy podoła? A ona ma tam jakieś swoje mrzonki, tak jak i pan. Nie znam się na tym. Niby nauczycielka moich wnuczek, a dla mnie jak rodzona córka. Jasna jest przecie jak plomyk i czuła jak powój. Nie będę się więc sprzeciwiać. No a pan? Jakże? Pan doktor się zgadza. Dziękuję. Lekarzu. Dzień dobry. Przepraszam, że przeszkadzam, panie Krzywosąd.
oczywiście szpitalny. Jak to tak? Przecież nie można! Moi chorzy śpią na workach wypchanych grochowinami, a to łóżko należy do szpitala. Bo nie było potrzebne. Zostało z niego wywleczone. Szpital nie jest przytulkiem dla darmozjadów. Panie dyrektorze, tu się zanosi na demoralizację w grubym stylu. Ja umywam ręce. Nie, nie, tak nie można. Jeśli łóżko jest szpitalne, musi tam wrócić. I wróci. Uważam to za fanaberię rozgrymaszające leniwych parobków. Czoraka, panie kolego. Pan jest dzisiaj pewnie zanadto zmęczony. Gdzie pan spał? Tak jest. Rozumiem, panie dyrektorze, nie ma żadnej malarii w czworakach. Przepraszam. Mimo wszystko poproszę jednak o wydanie dyspozycji dla apteki, żeby zwiększono przydział chininy dla szpitalika. Muszę ich przecież czymś leczyć. No i co jeszcze, panie ordynatorze? Panie doktorze, chciałam się pana poradzić, czy te kąpiele mają być chłodne, czy ciepłe, bo powiedziano mi, że... Lodowate, łaskawa pani. Lodowate. Niedobre. Niedobre. Wiem ja, bo mi o tym mama powiadała, żem dziecię tej ziemi, żem jest Polka mała. I wiem, jak mi Polska jest droga i miła, bo mi się w polskiej mowie pacierza uczyła. Tak wyglądają te pani konne przejażdżki. Łatwiej mi tu konno niż powozem. I codziennie prowadzi pani tę szkółkę? Tak, prawie codziennie. A ja co rano przechodzę tędy do swoich zdechlaków, jakoś pani nie widziałem. Bo też pan doktor jest niespostrzegawczy. Dlaczego pan mi się tak przygląda? Odkrywam panią na nowo. Dawno pana u nas nie było. Nie wiedziałem, że to panią obejdzie. Bo to wcale mnie nie obeszło. Właśnie widzę. A gdzie panna Natalka? Natalka? Skaczę przez płoty z Wandą i... Proszę mi pomóc. Natalka wychodzi za mąż. Za pana Karbowskiego. Musiało to zmartwić pana doktora. Dlaczego pan się uśmiecha? Bo pani ślicznie wygląda na koniu. Ładniej niż... Sadzawek i tak nie możemy zasypać. Woda wystąpi z brzegów i zaleje park. Łąki nad rzeką, a nie park. A po drodze wymyje nasze najpiękniejsze krzewy. A co kogo obchodzą pańskie krzewy? No jak to? Wie pan, ile te krzewy kosztowały? Zapytaj pan lepiej, co się dzieje z furami zgniłych liści. Spływają do wiejskich stawów, które wydzielają tak zwane powietrze. Za które pan każesz płacić ciężkie pieniądze kuracjuszom. A jednocześnie zatruwają wodę, którą się poi wiejskie bydło. Fikcja, panie, szukanie dziury w całym.
Albo raczej trzeba zrobić poprawkę w anonsach prasowych. I nie twierdzić, że tu leczą jakieś febry uparte, jakieś choroby dróg oddechowych. Ja jestem również lekarzem i mniej więcej wiem, co tu można leczyć, a czego nie. Oczywiście nie tak dokładnie jak mój szanowny kolega doktor Judym, ale o tyle o ile. Ten śmierdzący szlam w wiejskich stawach to jest żywa ilustracja szumnych frazesów o społecznym zadaniu zakładu w Cisach. A trzeba również panu dyrektorowi wiedzieć, że wykryłem przypadki duru brzusznego we wsi. Ile macie dzieci? Ją jedną, panie. Jedną. Starsza poszła z domu. Dlaczego tak późno? Myśleli mnie. O Jezu. A podjazd! Nie przełaź mi to więcej, bo ci kulasy poprzetrącą. Taki od organisty z końca wsi. A włóczy się za nią jak pies przy nodze.
śpiewaj. Ja nie mogę. Co wy tu robicie? Szlam na wodę puszczamy, proszę pana doktora. Szlam na wodę? Przecież tam stoją wasze wioski. Jakże wy chcecie, żeby ludzie w tym bydło poili, korzystali z tej wody? Pochorujecie się wszyscy! Pan administrator kazał wywalać, to wywalamy. Pan administrator? To już chłopy ze siekierek przyleciały, ale on ich sklął i wygrał. Tyle wygrali. Pański administrator, jak widzę, pracuje na całego. Jak kolega widzi. Widzę. Tylko nie bardzo rozumiem, co się tutaj robi. Krzywosąd wymywa staw wodą. A, wymywa. A czemu nie wywozi furą jak dotąd? Bo już nie ma na to czasu. To są zasady dobrego gospodarowania. No to truć chłopów. Dobrze, truć. Po gospodarsku truć. Wypraszam sobie te ciągłe pańskie pouczenia, proszę pana. Jestem człowiek starszy. Lekarze, mi pan dyrektor dobrze wie, że to, co wyprawia pański, to są facki. No, no! Rachuj się pan ze słowami! Pańskie uwagi nie wywrą tutaj żadnego wpływu. Gadać to pan potrafi, tylko robić nie bardzo. Ja protestuję. A protestuj pan sobie, ile wlezie. No i co pan na to? Panie reformatorze. Nic. Ty stary ośle. Jak śmiesz, ty! Spróbuj ty tej wody, spróbuj! A! A! Masz! A masz! Napij się i ty! Napij się! Tomku, Tomku, ciągle mi gdzieś uciekasz. Niegrzeczne dziecko. Siadajcie. Wy już nie w Szwajcarii? Czy też może przyjechaliście w odwiedziny? Powróciłem na dobre, jak sądzę. Ulokowałem się w Zagłębiu. Sosnowcu, ściśle mówiąc. Zagłębiu. Zostawiliście mnie wtedy w Rigi Kalbat. Doskonałym Rigi Kalbat. Dokąd jedziecie? Ja? Do Siebiawy. A ja? Przed siebie. Wcale oryginalny kierunek. Przeszkadzam? Darujcie Korzeckie, ja jadę do Warszawy, zdaje mi się. Zresztą jestem tak rozklekotany, że nie mogę mówić. Już to zauważyłem. A może byście pojechali ze mną do Sosnowca? Po co? W kopalniach brakuje lekarzy. Ludzie, wiecie, chorują. A niech się leczą sami! Muszę do Warszawy. A więc nie przeszkadzam. A, jeszcze jedno maleńkie słóweczko. Nie potrzebujecie pieniędzy? Nie. Albo czegoś w rodzaju pomocy? Przepraszam, ale muszę się pożegnać. Do widzenia.
mieć jutro. Błagam cię. Nie mogę. Nie mogę. Zostań. Dokąd pojedziesz beze mnie? Dokąd? Czy ja wiem? Chyba do Warszawy. Jeszcze o tym nie myślałem. A o czym? O czym? Dlaczego ja nie poszedłem do domu przed tą awanturą? Dlaczego ja nie poszedłem? Ja was pogodzę, ja pójdę do hrabiny. Ona poprosi krzywosądę, udobnego dyrektora. Nie potrzeba mi takiej łaski. Tomku, to są starzy ludzie, oni nic nie rozumieją. A ty jesteś po ich stronie. Boli. Nie bądź brutalny. Jestem brutalny, bo jestem prostaki cham. Przepraszam. Wiesz, czasem myślę, że ty nie lubisz tych wszystkich ludzi prostych, których tak bronisz, bo się wstydzisz swojej przeszłości. Ja sam nie wiem, co siedzi we mnie w środku. Ty się ich boisz. Wyjeżdżamy do Sosnowca. Herbata, herbata! 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 O co właściwie mnie tutaj przywieźliście? Potrzebuję. Nawet nie wyobrażacie sobie, jak bardzo. Krótko mówiąc, z czysto egoistycznych pobudek. Szwajcarska kuracja nie pomogła. Gdzież tam? Jestem zdrów jak bawu. Taki inżynier jak ja wstaje o 5 rano, a kładzie się o północy. Ale tu nie chodzi o zdrowie, jakże to powiedzieć. Zewnętrzne. Jakieś tam mistyczne terminy. No niech sobie będzie. Tak czy owak potrzebuję was gdzieś niedaleko. Z waszymi rzetelnymi oczami, z waszą szkolarską nomenklaturą medyczną, z tą waszą mocną duszą. No nie obrażajcie się tylko. Duszą z sutereny. Nie obrażam się. Proszę. Zostańcie tu i poczujcie się jak u siebie w domu. Joasiu. Joasiu, cóż ja pocznę bez ciebie? Ciągle mi się wydaje, że któryś z nas umarło. A drugie błąka się po ziemi wśród nieskończonego cmentarza. Przebaczcie, nie przypuszczałem, że piszecie list. Żaden list. Zauważyłem tylko piękne imię kobiece w nagłówku. Nic więcej. Tak sobie pas grałem. To zrozumiałe. Kiedy człowiek jest zmęczony i ma z nerwami. Ja z żadnymi nerwami nie mam nic do roboty. W ogóle nienawidzę tego szafowania nerwowością.
Ten, który tutaj był, miał pod sobą 8 fabryk. Jeździł z miejsca na miejsce jak poczta. Więc cóż, zmęczył się, zrezygnował. Dawno? Będzie ze 3 tygodnie. Proszę was, Korzecki, nie wciągajcie mnie w to. Ja was nie wciągam. Oprowadzam was tylko i objaśniam. Powiedzmy. Dość mam tego cierpiącego motłochu. Powijanego w brudne szmaty. Bierny tłum podpierający ściany i czekający, aż mu coś samo z nieba skapnie. A to był jego pokój przyjęć. Nie rozpieszczaliście go. A tutaj siedział felczer, a właściwie dziad, który mu parzył kawę. Glikauf. Glikauf. Karlik! Hej, Karlik! Ida, Ida! Pilnuj pana doktora. Aha, no. Pozdrow, paneczku. A pan, proszę łaski? Pan pewnie z kopalnią nieznajomy. Tak, ja pierwszy raz jestem. To ci dopiero. Niezwolone, Fuchs. No godą, że niezwolone. Jo, po leku, jo. No, Fuchs. Na godą, że niezwolone, to niezwolone. Jo. No, jo, ciągnij. No. No, ciągnij. Pieruje, wio. No. Wio, Fuchs, wio. Wio, wio. Znowu to samo. No, ty pieruje, ogniś, ty mnie ściągnął. Wio, 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 wio. Co to było? Czasem koło wózka z szyn wyskoczy, wtedy koń się zatrzymuje, bo nie ma siły uciągnąć. Wtedy poganiacz musi z powrotem stawić wózek na szyny. A niekiedy przyczepią o jeden wózek za dużo, wtedy koń też się zatrzymuje, bo myśli, że wózek wyskoczył. Wtedy poganiacz mówi mu, że niezwalone. Zapewnia go o tym uroczyście. No i koń jedzie dalej.
pogodzone z tym, że go wykorzystują. A jak nie, to batem, batem, batem. Powinniście tego zabraniać. A ja zabraniam, surowo, z całego serca zabraniam. Ale już nie mam siły. Ja, proszę was, jestem zajęty pracą duchową, która powinna się nazywać kształtowaniem woli, a właściwie zwalczaniem strachu. Chciałbym osiągnąć tego rodzaju panowanie nad nerwami, aby nie być od nich zależnym. Od nerwów? No, źle mówię. Bardzo źle. Chcę poznać życie i śmierć tak blisko, aby móc spokojnie spoglądać na jedno i drugie. Umrzeć dlatego, że taka jest moja wola. Umrzeć wtedy, kiedy ja chcę. Ja, pan, duch. Umrzeć za to, co biorę pod moją silną rękę. Co ja biorę w obronę. Powitać śmierć z uśmiechem. Boże, Boże, nie bać się śmierci. Ale boicie się jej. Ja z nią walczę. Raz ja zwyciężam, kiedy indziej ona. Wówczas boję się jak dziecko. I do tego jestem wam potrzebny. Tak. Do tego też. Szanownego inżyniera, dobrodzieja, gościa rzadkiego, a miłego. Witam drugiego dyrektora, witam serdecznie. Oto doktor Judym, o którym już wspominałem. Bardzo mi miło, przecież my się znamy. O, widzę coś nowego. No, co? Jakaś niewielka sztuczka, ale aż oczy bolą. To. Kupiłem to w Monachium, powiadam panu, za bezcen, no za bezcen. Ach, jakież to smaczne. No, a udę oprawione? A jakże, chcecie może zobaczyć? Ależ, jeśli łaska. A to pan dostrzegł? Ale pan ma oko. Kupiłem w Mediolanie, w tej, wie pan, budzie z oto Leonardo Vinciano. Otóż zaszedłem tam, upał, patrzę, jakieś młody Włochy, no kupiły wieczerze. Mówię do tego malarzyka, signore Pittore, quanto ten tego kadro? Mille lire ten tego. Kalinowicz. Judym. Następca tronu. Wrócił dopiero co z Charlottenburga. I jedzie tam co prędzej z powrotem. Dla, powiedzmy to, zrobienia doktoratu. A tymczasem przypatruję się temu rynsztokowi, którym dzięki pomocy mojego taty złoto płynie do Francji. Różne tu są rynsztoki. Niech pan doktor nie bierze do serca wszystkiego, co mój syn mówi o Zagłębiu. To jest niechęć specjalna. Jest to raczej antypatia specjalna. Bo tu, proszę pana, zapomniano o kryteriach dobra i zła. Zapomniano, że niewolnictwo jest formą życia, do której wracać nie należy. A skoro nie należy. Pan doktor, jak słyszałem, wraca właśnie z Paryża, czy tak? Rok już minął od mojego powrotu. A z czego okrągły miesiąc poświęcił pan doktor? Nawiercenie mi dziury w brzuchu o lecznicę przy Sykstusie. Podobno nie odpowiada europejskiemu poziomowi. Nie odpowiada nawet poziomowi stajni u miejscowego weterynarza. Ciekawe, co byśmy poczęli bez koni. Cóż, potargujemy się. Widzi pan, ja rozumiem do gruntu konieczność pomocy lekarskiej dla moich robotników. Ale niechże mi kto powie, czy może być tylu ludzi istotnie chorych w małej osadzie. Najpierw należałoby ich zbadać. Na czyj koszt? Oczywiście na koszt kopalni. Otóż to! Jest lekarz za darmochę, więc do niego kto żyw. Chory, nie chory, z przewidzeniami, z imaginacją. Jestem po prostu fanatycznym zwolennikiem higieny, etc., ale czy pan dasz wiarę, że u nich właśnie jest w modzie mydło pachnące? Szare mydło już nie wystarcza. No,
I czyż to nie może oburzać? Zbytek, zbytek! We wszystkich warstwach społecznych życie ponad stan. Przy takich zarobkach jest to zbiorowisko bankrutów. Zmniejszyć bestią zarobki, to się zaraz utemperują. Czekaj tutaj. Co tutaj robisz? Myślałem, że ktoś z poczty do mnie. Wiecie przecież, że czekam na list. Nie. Nie. Skądże znowu? Tylko ten głupi przemytnik. Widzicie, jak z nerwami. Nie spodziewałem się was tutaj od razu. Przemytnik? Tak, przywiózł mi materiał na ubranie. Ja was nie wypytuję. Dlaczego tak patrzycie? Dla takich pogoda w sam raz. Łatwiej mi się przemknąć. Wyśmienita. On ledwo żyje. Napijcie się. Macie chore nerwy, Korzecki. Tak, to prawda. Ale ja mam jeszcze inną chorobę. Mam zanadto wyedukowaną świadomość. To jest ścierwo obolałe. Znać prawdę to nieszczęście. A to jest część tej waszej prawdy. Nie rozumiem, co wy. Mówiłem wam przecież, że to jest materiał na ubranie. Piękny gatunek kortu, u nas takiego nie ma. Pewnie zagraniczny. Oczywiście, 2 tygodnie temu kupiłem w Katowicach. Zostawiłem u tego spryciarza, żeby tutaj przyniósł. Chętnie bym obejrzał ten kort. Nie, nie. To nie jest materiał w waszym guście. I dlatego ukrywacie go przede mną. Ukrywam? Co wy knujecie, Korzecki? Ja tutaj nic nie knuję. I tutaj nic ode mnie nie zależy. Dlaczego żyjecie sami w tym domu? Byłbym spokojniejszy, gdybym widział przy was jakąś kobietę. Kobieta. Oto jest lekarstwo na choroby świata. Ciepłe, wygodne mieszkanie i banalne rozmowy z delikatną istotą. Chcecie? Znajdę wam pannę. Ja ją już sam znalazłem. Oj, obawiam się, że ta czaszka ma twarz krawca, który szyje wam te ubrania.
Wypił jak wiwar z kory sosnowej. Z czego? Z kory sosnowej. I to się suszyło na blasze. Ja się boję, panie doktorze. No, 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 kto to widział, spokojnie. Wciśnijcie mnie za rękę. Mocno. Proszę łaski pana doktora, niech się pan zlituje, niech mi pan przedłuży życie. Ja jeszcze muszę żyć, ja jeszcze muszę żyć. Będziecie żyli. Na razie włóżcie koszulę. Przynieście mi wszystkie leki. I wysypcie na stół. Jakie leki? Wszystkie. Z dyrektorem, proszę. Jeżeli pan dyrektor wybaczy, to... Ja przyszedłem po te obiecane pieniądze. Obiecane? Ja niczego nie obiecywałem. No ja odgadłem pańskie intencje. Dobrą chwilę, doktor, wybierasz, nie ma co. Wydaje mi się, że dla tej sprawy żadna chwila nie byłaby dobra, prawda? Spotkałeś pan tego oficera, który wyszedł z mojego biura? O mało nie padliśmy sobie w objęcia. Przyszedł węszyć. Całym zagłębiu węszą. Coś tu się gotuje pod spodem. Powiedział coś? A pan myśli, że taki stupejka na pieszczotki przychodzi? Znów się jakieś wywrotowe manifesty pokazali na kopalni. Niech pan sobie przeczyta. Panu to nie zaszkodzi. To jest adresowane do robotników. Ktoś dostarcza, ktoś rozrzuca. Tak. Tak, panie dyrektorze, ja przyszedłem mówić o pieniądzach. Znowu pan zaczyna? Dodajcie panowie 600 rubli do ogólnej umowy. W lecznicy nie ma ani lekarstw, ani opatrunków, ani stołka nawet. A skąd my mamy brać? Czy pan w dalszym ciągu masz zamiar leczyć wszystkich górników Syksusa na koszt kopalni? Mam ten zamiar. A ja nie... Jak któryś człowiek w okolicy zachoruje, to potem przyjdzie mi na miejsce zdrowego i zażąda bezpłatnego leczenia. Pan nie dasz wiary, jacy się oni solidarni zrobili. A nas chcieliby z torbami puścić. Mieliby rację. Drogi doktorze, kiedy jest mowa o pieniądzach, tracę wszelkie poczucie humoru. Niech pan to ma na względzie. A ja już myślałem, że wy jesteście krawiec. Może do kogo podobny? My wszyscy, proszę pana doktora, jednako czarni. Widzę, że mnie znacie. Pana doktora to tu wszyscy znają. I dlatego na wszelki wypadek nie macie do mnie zaufania, tak? Jakże to?
Na wszystko przyjdzie czas. A teraz każdy musi robić swoje. Pan doktor, ja. Rozstąpcie się. Wszystko w porządku? Proszę. Pan zwariował? Gdzie pan chce od mojej córki? Wiem, że sobie i panna Helena popatrzy. Do powozu! Proszę za mną. Mam nadzieję, że pan rozumie, co pan zrobił. Dołożę panu te 600 rubli. 800. 800. Połączcie mnie z inżynierem Korzeckim. Nie mogę go nigdzie dopaść. Może jest u siebie w biurze. Korzecki, słuchajcie, dostałem list, ona przyjeżdża, rozumiecie? Przyjeżdża! Jak tego nie ma? W ogóle nie przyszedł? Dziękuję. Skąd się to tu wzięło? Chłopiec jakiś rano przyniósł. Nic nie mówił? Ano, że pan Korzecki go przysyła i zaraz poszedł.
Panie doktorze! Panie doktorze! Panie doktorze! Tomku, pani Niewatka została na 2 dni w Częstochowie. Poprosiłam o jeden dzień dla siebie. Powiedziałam, że chcę odwiedzić kuzynkę mieszkającą w pewnym mieście Zagłębia. Naprawdę powiedziałam, że chodzi o kuzynkę.
Bagażowy. Strasznie się bałam, że mogę nie spotkać kochanej kuzynki. Stałam już od poprzedniej stacji i wypatrywałam w oknie. Bo myślałam, że cię prędzej zobaczę. Wiesz, ja mam jeszcze dużo czasu do następnego pociągu. Ładnie tu. Kochany, jesteś. Jesteś nie w marzeniach, nie w snach. Nareszcie jesteś. Joasiu. Myślałam, że ten pociąg nigdy nie dojedzie. Wiesz, o czym myślałam przez wszystkie te miesiące? Jaki będzie nasz dom? Jakie będą pokoje, meble, firanki? A gdzie ma być ten dom? Tutaj. Wszędzie tam, gdzie ty będziesz. Ja już wiem, że dłużej nie mogę bez ciebie. Ja też czekałem na ciebie. To straszne kogoś tak kochać, wiesz? Strzelił sobie w łeb. I dlatego tu, za murem. Tutaj chowają tych, którzy nie wytrzymali, bo byli za słabi. Ja nie wiedziałam, że on... Przepraszam. Joasiu, pomóż mi. Pomóż mi i odejdź. Ja muszę sam. Jak to sam? A ja? A my? Patrz. Tam jest mój ojciec. To jest moja matka. Jestem im potrzebny. Ależ ja to... Muszę rozwalić te przeklęte nory. Których ludzie zdychają jak zwierzęta. Umieram w wieku 30 lat, a ich dzieci to idioci. Zostanę z tobą. Nie. Nie, zrozum, tu idzie walka na śmierć i życie. Chcę ci pomóc. Mnie niepotrzebna jest żadna pomoc. Ja jestem jednym z nich. Z tych nor. Z tych przeklętych chłody, z suteren. Z tego nie wyszednie mnie nic. A ty właśnie wiesz. I tylko ty, tak? Tak właśnie ja. Lekarz. Dostałem od nich wszystko, co potrzeba i muszę spłacić ten dług przeklęty. Ale nie dasz rady sam. Musisz mieć kogoś. Tak, kogoś, kto będzie mi przynosił śniadania do łóżka. Nic nie rozumiesz. Posłuchaj, Joasiu. Ja całe życie straciłem na to, aby się dowiedzieć, kim jestem naprawdę i o co właściwie mi chodzi. A teraz przynajmniej wiem, co mam robić. I nikt mnie nie wstrzyma. Nic mnie nie wstrzyma. Ja cię nie wstrzymam na pewno. Joasiu, proszę cię. Zabierz daleko stąd te wspomnienia o mieszkaniu. Z meblami i firankami. Pamiętasz, jak powiedziałaś mi kiedyś, że ja się ich boję? Otóż ja nareszcie mam pewność, że się ich nie boję. Nie boję się nikogo i niczego. Niczego się nie boję, rozumiesz? Oprócz twojej miłości.
Jeżeli naprawdę mnie kochasz, odejdź stąd. Zostaw mnie samego. Szczęść Boże.